Cześć, tu Aga Kopczyńska, agamasmaka.pl. Dziś powiem Ci, jak gotować warzywa stroczkowe. Obróbka termiczna warzyw stroczkowych to naprawdę podstawa. Może przeciwdziałać gazom i wzdęciom. Fasolę, groch, ciecierzycę namocz na 8 do 12 godzin w wodzie. Możesz spróbować moczenie z dodatkiem sody spożywczej. Użyj jedną łyżeczkę sody na litr wody. Nie żałuj wody podczas moczenia. Lepiej, żeby było jej więcej niż mniej. Możesz nawet wymieniać wodę podczas moczenia, a nawet gotowania. Zauważysz taką piankę podczas gotowania, zbieraj ją i wyrzucaj. Do gotowania możesz dodać ziół, na przykład majeranku, liścia laurowego. Gotuj rośliny strączkowe do zupełnej miękkości. Nie powinniśmy ich jeść na surowo. Na zdrowie! Pozdrawiam Cię, cześć!